Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 17 października 2024 roku. Kochane dzieci, ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Proszę was, żebyście utrzymywali płonący płomień waszej wiary. Swoimi słowami i przykładem głoście Jezusa i Jego Ewangelię tym wszystkim, którzy są od Niego oddaleni. Odwagi! Mój Jezus nauczył was, że droga do wieczności przechodzi przez krzyż. Nie zniechęcajcie się. Dajcie mi swe dłonie, a ja powiodę was ku szczeremu nawróceniu. Módlcie się. Bramy się otworzą i wielu nieprzyjaciół wejdzie do domu Bożego. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkich prób, ale cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie na drodze, którą wam wskazałam. Zawsze pamiętajcie, to w tym życiu, a nie w przyszłym, macie świadczyć o swojej wierze. Naprzód. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.